dzisiaj przygotowałem dla was zestawienie 6 rzeczy, których nie wiedzieliście o Venomie. Prawdopodobnie. Na początku może wam powiem, czym tak naprawdę jest Marvelowy Venom. Jest to potężna pozaziemska forma życia, żyjąca już od tysięcy lat. Istniejąc w postaci czarnej masy, potrzebuje żywego organizmu, żeby egzystować z nim w symbiozie. Symbiot łączy się w ten sposób z daną osobą, aby stworzyć zupełnie nową hybrydę, posiadającą niesamowite umiejętności. Mieliśmy już okazję zobaczyć jego filmowe wcielenie w trzeciej części Spider-Mana. I nie było to przypadkowe, bo przygody, a raczej podbój Venoma, rozpoczął się właśnie w komiksie The Amazing Spider-Man numer 252. Na początku jego nosicielem był właśnie popularny na całym świecie Człowiek-Pająk, a kiedy ten nie przyjął i odrzucił agresywne obce stworzenie, symbiot znalazł kolejnego hosta, którym był Eddie Brock. I to właśnie według jego wcielił się Tom Hardy w nadchodzącej produkcji, która skupi się na jego postaci i według oficjalnych doniesień nie zobaczymy tutaj żadnej wersji Spider-Mana. Skoro wiemy już, kim jest ta krwiożercza postać, pozostaje pytanie, kto jest jej pomysłodawcą. A wbrew pozorom, nie jest to wcale takie oczywiste. W latach 80. Marvel tworzył konkursy dla początkujących artystów i pisarzy. Wtedy też 22-letni Randy Schuler wysłał list z pewnym pomysłem. Pomysłem, według którego Reed Richards, czyli lider Fantastycznej Czwórki, mógł stworzyć nowy czarny kostium skonstruowany z niestabilnych cząsteczek dla samego Spider-Mana. Brzmi znajomo, prawda? Sam kostium miał znacznie zwiększać wydolność jego nosiciela, tak samo jak robi to nasz czarny symbiot. Miesiąc później James Shooter, do którego dotarł list z pomysłem, odpowiedział, dodając do tego $220 i możliwość napisania wspólnego scenariusza. Jednak końcowo zdarzyły się zapewne jakieś nieścisłości i niedogodności, gdyż 22-latek nigdy nie brał udziału w tworzeniu przyszłych historii. A rok później powstał Secret Wars, gdzie pojawił się wcześniej wspomniany zmodyfikowany symbiot. Mimo wysłanego pomysłu w liście i pierwszego ukazania się Venoma w komiksach, początkowo miał być kobietą. A samo origin story było, jakby to powiedzieć, dość tragiczne. Wiązało się to ze stratą męża i dziecka i nienawiścią do samego Spider-Mana. Końcowo twórcy uznali, że będzie to po prostu zbyt mroczne i zbyt brutalne. Jednak sam pomysł na Venoma kobietę nie został nigdy kompletnie porzucony i w późniejszych wydaniach komiksów w tą rolę wcieliła się była żona Eddiego Brocka. 6 lat po pojawieniu się Venoma i Spider-Mana na dużym kinowym ekranie powstał krótki 17-minutowy amatorski film skupiający się tylko na Eddie. W 2013 roku swoją premierę miał film Truth in Journalism, który przedstawia pierwsze ukazanie się pozaziemskiej kreatury. Całość powstała w starym, czarno-białym stylu i trzeba przyznać, że jak na amatorską produkcję prezentuje się naprawdę dobrze. Na pierwszy rzut oka skojarzyło mi się to z połączeniem serii Rex z filmami grozy, które skupiają się na opętaniach. Swoją drogą chętnie zobaczyłbym Venoma w postaci pełnoprawnego horroru, właśnie korzystając z schematu znanego na przykład z Rek. Nieznana zaraza opanowałaby cały budynek, doprowadzając po kolei mieszkańców do agresji i szaleństwa, z którego przeżyłby tylko jeden, najbardziej odpowiedni nosiciel, który mimo strzału rozstawionej za budynkiem policji uciekłby z miejsca zdarzenia. Dopiero wtedy okazałoby się, że to nie zaraza, a właśnie symbiot nie z tego świata. Myślę, że byłoby to całkiem ciekawe i oryginalne origin story, którego jeszcze nie widzieliśmy na dużym ekranie. Co myślicie? Wiemy już to nieco o Venomie, w takim razie co z jego przeciwieństwem antyvenomem? Mowa tutaj o jednej z komiksowych historii, w których to Eddie Brock zmagał się z rakiem, a jedynym elementem, który trzymał go przy życiu, był wcześniej niechciany Venom. W momencie, w którym spotyka się z nim Mr. Negative, czyli czarny charakter, dochodzi do znacznej przemiany bohatera. Mr. Negative władał mrocznymi elektrycznymi mocami, tak też kiedy dotknął schorowanego Brocka, wyleczył go z wszelkich dolegliwości. A co więcej, jego alter ego uległo całkowitej zmianie o 180 stopni. W tym momencie nie dość, że symbiot leczył jego posiadacza z każdej choroby, to stał się również antyvenomem, którego celem było uleczenie wszystkich pozostałych symbiotów, czy też superbohaterów. Na przestrzeni wielu lat, wielu rewolucji, zmian i rekonstrukcji postaci w Marvelu, jednym z najnowszych posiadaczy tego czarnego kostiumu jest Flash Thompson, czyli osoba, przez którą Peter Parker, no, nie miał za łatwo za czasów szkolnych. Używa on kostiumu w niewielkich dawkach jako istotną pomoc przy wypełnianiu misji rządowych, jednocześnie opierając się skutecznie złowieszczym skłonnościom. Co więcej, idąc za tym wcieleniem Venoma, został zwerbowany do Strażników Galaktyki i rzekomo ma być pośrednikiem między nimi a grupą Avengers. I myślę, że skoro symbiot jest obcym stworzeniem, to dobrym pomysłem było wysłanie go ponownie na misje kosmiczne. Odcinek powstał ze względu na zbliżającą się premierę filmu Venom, który odbędzie się już 5 października w Multikinie.
A jeżeli planujecie wpadać do kina częściej i jesteście uczniami albo studentami, Multikino przygotowało również akcję M-Karty. Dzięki niej bilety na wszystkie filmy od poniedziałku do czwartku otrzymacie za jedyne 14,90. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy wybieracie się już w ten piątek na premierę filmu. Mam nadzieję, że dzisiejsze fakty o Venomie przypadły Wam do gustu. Jeśli tak, pamiętajcie o ocenie i subskrypcji kanału, żeby nie przegapić filmów, które się tutaj pojawią. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach. Prawdopodobnie.